Witam, witam bardzo serdecznie. Niedziela, 30 kwietnia. Zaczynamy zabawę 2023. Pierwszy lot konkursowy. Mój pierwszy lot konkursowy w nowym oddziale, przypominam. Zobaczymy. Pogoda. No, myślę, że w granicach 10 stopni. Nawet nie sprawdzałem. Silny wiatr północno-zachodni. Taki lekko spychający ptaki. Na południe bardzo silny wiatr, można spojrzeć na drzewa tutaj, na tych niższych może jeszcze nie widać, ale na czubkach widać, że górą bardzo, bardzo wieje. Czy coś trafi? Zobaczymy. Jakoś niezbyt jestem nastawiony na ten lot. W tygodniu już po tej próbnej kabinie zrobiłem sobie jeszcze jeden trening w bardzo, bardzo podobną pogodę jak dzisiaj. No i powiem szczerze, nic nie trafiło, wszystko przegrzało bokiem i wracały się, więc nie wyglądało to zbyt okazale. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Tak jak mówię, mój gołębnik jako pierwszy, najbliżej do mnie jest około 100 km. Co wyjdzie? Zobaczymy. 42 sztuki zakoszowane, czyli wszystko, co mogło. Został tam tylko pozycyjny tygrys. Gołębnik gruntownie posprzątany, wszystkie cele rozebrane, wszystko wysprzątane, wkładki po lęgach, wszystko pousuwane. Tak więc tylko i wyłącznie czekamy na ptaszyny. Tak jak mówię, 42 zakoszowane, start 9.00. Z takim wiatrem, to z tą stówkę, to ja myślę, że one w 50-55 minut i już powinny być. Ale to wszystko się okaże, jeżeli będą, to będzie nieźle. Jeżeli nie będzie, to znaczy, że trzeba będzie się odkręcać na wschód i patrzeć, jak wracają. Wszystko się okaże. Mają myśleć, tłumaczenia nie ma. Każdy wiatr, nieważne czy wieje w ogon, w dziób, czy spycha na północ, czy na południe. Dla mnie to jest nieważne. Gołąb ma indywidualnie myśleć. Jak trafią, to będzie dobrze. Tu wiadomo, to nawigacja ich tutaj ma zadziałać, to one mają prowadzić, a nie ciągać się na ogonach. Ja tak z takiego czegoś wychodzę. Nigdy nie ma tłumaczenia, że oj, przeszły bokiem, bo powiało kolegom, czy dlatego, że koledzy tam większe skupisko gołębi mają. Ja tego tak nie tłumaczę. Ptaki mają iść same. Jeżeli nie dadzą rady, no to trudno. Będą kolejne loty. Tak jak mówię, dopiero inauguracja. Zobaczymy. Ważne, żeby się zleciały. Bardzo nie lubię pierwszych lotów, gdy mocno dmucha w plecy. No bo to jednak bardzo krótki kilometraż i mogą mocno przegrzać. Zwłaszcza lubię na takich lotach gubić coś dobrego. Z reguły lotniki oddziału zdarzało mi się gubić na takim pierwszym locie. Oby nie. Tfu, odpukać. Zobaczymy, tak jak mówię, praktycznie cała Polska, no może nie cała, ale większość tutaj w okolicach leci, więc niebo pełne, dobra mieszanka, zobaczymy, co z tego wyniknie, czekamy i postaram się coś Wam nagrać. Do niedługo. I są pierwsze. Chodź. No, z pierwszym typem chociaż trafiłem, dwuletnie samce. Piknął ten drugi i zobacz, tak czy się odbił. Pojawiły się dwa pierwsze, no chyba nawet mocno nie przeleciały. Ile jest? Dwa. Czyli dobrze, dwa się odbiły. Zobaczymy, co dalej, czyli czas mamy chyba taki, jaki chcieliśmy. Ile? 56. No, jak mówiłem, do godziny to nie powinno być źle. Tak więc mówię, są dwa, ale no, czekamy, żeby były kolejne. Był z nimi trzeci, ale trzeci już nie był nasz. Zobaczymy, po jakim czasie pojawią się następne, no i z jakiego kierunku. I już po chwili są kolejne. Chodź. No jest. Chodź. Trzy kolejne. Chodź. I kolejne nadlatują. Te już przeleciały.
Chodź, 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 chodź. No jest moja 632. Jest, o, 661 też typowana. Chodź, 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 chodź. I jest 35, andaluzka nietypowana akurat. Chodź, 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 chodź. Tak wstępnie patrzę, to chyba 4 typy są. Chodź, 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 chodź. I jest następny. Ale ładnie nawet wchodzą. Chodź, 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 chodź. Smakołyki jakieś czekają już w karniku. Siada. O, i stary weteran. Chodź, 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 chodź. Najstarszy weteran, który wrócił po rocznym wypożyczeniu, też ładnie trafił. Nie wiem, ile ich tam będzie koło dyszki chyba. Już Piotrek skoczy zobaczyć. Na pewno 4 typy i na pewno już głupotę zrobiłem, bo nie zatypowałem na przykład 356. Dyszka. Dyszka jest, 1/4 w domu. Miejmy nadzieję, że jeszcze w konkursie. Czekamy na kolejne. I pojawia się kolejny po chwili. Na tempie. No ale te już ewidentnie się cofają. No jest mój 5 typ. Chodź, 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 chodź. 637. Chodź malutka, chodź, 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 chodź. No to mamy piąteczkę typowaną w 11. Może bym ja tak zawsze typował. Oczywiście roczniaka ani jednego, zgodnie z przewidywaniami. Czekamy na kolejne. I pierwszy roczniaczek jest w końcu. Chodź, 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 chodź. Partner od andaluzki. Tylko usiądzie dzisiaj, czy może jutro. A, i kaczka. No tego się nie spodziewałem. Wystraszyła go dzika kaczka, która sobie wylądowała za gołębnikiem. Tego się nie spodziewałem na pewno. No, lata i lata, chłopak. Chodź, 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 chodź. Na pewno cieszę, że pierwsze usiadły takie, na które stawiam na pewno w tym roku. Chociaż jeszcze dużo brakuje, bo tu i szpaka od Piotrka i 614 i mógłbym tak jeszcze wymieniać. I jest roczniaczek. Chodź, 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 chodź. I jest kolejny andaluz roczny. Opa. Chodźcie, chłopaki. Chodź, 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 chodź. Czyli synek andaluzki też jest. Chodź, 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 chodź. No to są dwa. I czekamy dalej. I są kolejne. Przerwa była troszkę dłuższa. Wcześniej w międzyczasie usiadły dwa. Chodź, 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 chodź. Teraz roczny, syn olimpijskiej i stara siwka, 282, też weteranka. Chodź, 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 chodź. Ale przerwa już się zrobiła, czyli już to, co miało lecieć, to przeleciało, to się zatrzymało, a teraz, no teraz będzie czas na powroty pod wiatr. Było to zgodnie, jest to zgodnie z przewidywaniami, że tak powiem. Tylko ta przerwa była troszkę za długa teraz, między tym 15 a 16. Ale tak, to już będzie teraz. Teraz muszą główkować i intensywnie wracać. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, jest następny. Miałem przerwać, ale jest następny jakiś gagatek. I to będzie 2-2-4. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź mała. Chodź, 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 chodź. Ona w zeszłym roku była jedną z czołowych lotniczego oddziału. No teraz, no już może konkurs zgubić dzisiaj. Chodź, 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 chodź. O, i to, na którą stawiałem. Ciemna z paczki. Ona dzisiaj dała ciała ewidentnie. Chodź, 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 chodź. No ale ważne, że są i jest następny już oczywiście ze wschodu, ale to jest
A, tak zwany grupson. Siada i chyba za nim kolejny. Tak, dwa. 618. Chodź, 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 chodź. A nie, to jednak 508. No, pomyliłem samca. 18 to jest. No i zrobimy króciutkie podsumowanie. Mamy tam godzinkę z hakiem od pierwszych gołębi. No brak jeszcze na tą chwilę 6 sztuk. 4 roczniaków, 2 starych. No na pewno 2, no nie ma 476, czyli starej lotniczki dobrej. I nie ma z 14 Grupsona, tego, którego pomyliłem, że to on już siadał. No to partner od 614, więc na pewno szkoda. Co do serii i tak dalej, to wszystko wyjdzie w praniu, wiadomo. Na razie tak, wstępne telefony. Ja tak jak mówię, przejście do nowego oddziału, to muszę zobaczyć, jak to wszystko wygląda na, że tak powiem, to moje położenie, jak wyglądają przeloty. Wszystko przed nami, dopiero wyjdzie w praniu, na listach. Wiadomo, film oglądacie, jak już zapewne wyniki będą. Więc już za moment dogram podsumowanie, jak to wygląda po tym pierwszym locie. Czy jestem zadowolony? Ja myślę, że tak. Tam 10 gołębi w 2 minuty. Tam pierwsze 9.55 z hakiem. Do 57 było 10 sztuk, więc myślę, że całkiem fajny nalot, jak na taki silny wiatr w ogon. Nie, że tak powiem, te stare skurczybyki się w miarę opanowały, nie przegrzały za mocno. Wiadomo, kilka takich, na które liczyłem, przeleciały, no ale to normalne przy takim wietrze. Pierwsze loty, jak to mówią, pierwsze śliwki, robaszywki, pierwsze przetarcie. Zobaczymy, co dalej. Roczniaki muszą się uczyć. Na tą chwilę, mówię, brakuje jeszcze 4 tych rocznych. Tak jak widzimy, teraz zaczynają troszeczkę podjadać, więc myślę, że jeszcze z pół godzinki i je rozdzielę. Niech one już sobie odpoczywają. Kilka tutaj muszę tutaj nowych łączeń. Tutaj w ósemeczce roczną samicę dałem. Jedną samiczkę tutaj u góry w szóstce też roczną, bo to jednak po tych próbach i po tym wszystkim troszeczkę się w tych rocznych przetasowało. Zobaczymy. Będę miał wyniki, to za chwilkę Wam je przedstawię, jak to wygląda po pierwszym locie. No i myślę, że najwyższa pora podsumować. Pierwszy lot konkursowy. Był to lot, tak jak już mówiłem, do oddziału, czyli do tych rywalizacji oddziałowych. Nie był do jeszcze do żadnych kategorii. No i jak mogę go podsumować? Bardzo, bardzo udany lot. Pomimo bardzo silnego wiatru w ogon, no ptaki się obroniły. Mimo to, że jest to pierwszy pomiar, to ptaki naprawdę, moim zdaniem, wykonały kawał dobrej roboty. Lista jest jeszcze do delikatnej korekty, bo tam wyskoczył nam mały błąd w pomiarze, ale powiem tak, na 99% ciemny tutaj z lewej strony z 13, 641 będzie miał jedynkę na oddział, z 16 80 19 będzie miał dwójkę na oddział. Tak więc bardzo, bardzo fajny początek. Pierwszy lot i pierwszy lot udało się wygrać. Pierwsza seria typowana, pierwsza seria z całości. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się niezmiernie. Dodatkowo bardzo, bardzo cieszy fakt, że ptaki są w komplecie w domu. Na noc brakowało jednej sztuki. Dzisiaj rano zameldowała się roczna samiczka, więc jest komplet, jest z czym dalej pracować. Tak jak widzimy, ptaki już są na pełnym wdowieństwie, młodzieży już nie ma, puszek się pokazuje, jest nadzieja, że tak powiem. Już zaczynamy pełne wdowieństwo, przechodzimy już na budowanie takiej formy szybkościowej. A co z tego będzie, to wiadomo, wszystko przed nami. Tak jak mówię, jeden lot
Tak samo jak jedna jaskółka wiosnę nie czyni, tak samo jeden lot nie wiadomo nic nie znaczy. Aczkolwiek bardzo, bardzo cieszy. Przede wszystkim cieszy to, że będzie, mówię, prawdopodobnie jedynka i dwójka. Wygrana seria też cieszy, też buduje. Pokazuje, że może da się coś w tym, już udało się coś w tym nowym oddziale jakoś pokazać, nawet jeżeli dalsze loty by pokazały, że tak powiem, lekcję pokory i że tak powiem, spadnę hen daleko, trudno, ten jeden locik już będę miał w pamięci, że naprawdę fajna i bardzo fajna inauguracja. Już jakoś tam się te ptaszyny odznaczyły. Ja mam cichą nadzieję, że dalej wielkiej plamy nie będzie. Roczniaczki, dwa roczne są w konkursie. Super, ja tak jak mówię, są przeze mnie wybitnie niedoceniane te gołębie roczne moje. Dwa konkursik złapały, złapał Andalus, złapał Białolot. Super, niech się uczą, niech się selekcjonują. Na tym to no ma polegać. I tyle, walczymy dalej, staramy się, pracujemy. To był tylko jeden lot, a lotów w sezonie jest kilkanaście. Tak więc szykujemy na kolejny tydzień. Wszystkiego dobrego, trzymajcie kciuki, bo to naprawdę mocno pomaga ta duża liczba wiadomości, zwłaszcza w dniu wczorajszym, jak lot, jak wyniki i tak dalej. Dużo osób obserwuje, jak to będzie wyglądało w nowym oddziale. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Tak mówię, pula gołąbków też już na pewno troszeczkę większa niż w tym oddziale moim wcześniejszym, aczkolwiek również bardzo się cieszę, że chłopakom wczoraj w moim starym oddziale wyszedł naprawdę bardzo fajny lot. Konkurs szybciutki, tam 6 minut z hakiem. Super, super, bardzo się cieszę. Oby tak dalej, trzymam kciuki. Trzymam kciuki za wszystko, żeby te nasze loty się ogólnie udawały, żeby loty były jak najbardziej bez strat. I niech wygrywają najlepsi. Pozdrawiam Was serdecznie i działamy, a i troszeczkę odpoczywamy w majóweczkę. Pozdrawiam.